Cześć, tu Justyna i Bartek z Fundacji Naradnych Dzieciom z Chorobą Nowotworową. Pozdrawiamy Was z Kliniki Onkologii Dziecięcej Przylądek Nadziei. Wysyłamy gorące uściski wszystkim speedrunnerom biorącym udział w akcji Gramy Szybko, Pomagamy Skutecznie Dzieciom 2021. U nas we Wrocławiu trochę mroźno, ale w Waszych sercach jest tyle ognia, że żaden mróz na pewno się nie utrzyma. Dziękujemy, że jesteście z nami i pomagacie naszym dzieciakom. Trzymamy kciuki i życzymy rekordowych czasów. Do zobaczenia! Do zobaczenia!
Spodziewaliście się u człowieka, ale to jestem ja, VTuber. Dobrze, tak czy inaczej, witam, ja jestem Megami, a to jest gra, o której pewnie nigdy nie słyszeliście, na konsolę, o której też pewnie nigdy nie słyszeliście. Dark Arms Beastbuster 1999 na Neo Geo Pocket Color. Czy inaczej, bez przedłużania, zacznijmy nową grę. 3, 2, 1, start. Więc oto przenieśliśmy się do jakiegoś mrocznego świata i podpisaliśmy kontakt z tym mrocznym gościem. Nasze imię nie ma dla niego znaczenia, ani w ogóle w tym świecie. Pierwszą rzecz, jaką każe nam zrobić, to pójść na cmentarz, o tutaj, i zdobyć nasienie, które posłuży do produkcji broni. I tu potrzebuję tego szkieleta złapać, bo później posłuży jako karma dla broni, żeby levelowała. I jeszcze przydałby się szkielet numer 2. Okej, więc mamy teraz Seeda i możemy go użyć, żeby zrobić broń. Na razie mamy tylko jedną dostępną, a jest to mianowicie pistolet. I teraz muszę ją tylko zaekwipować. No i jako, że oberwałam całkiem sporo, to odpocznę. I teraz mamy dzień, więc się sytuacja tu trochę zmieniła. Krypta jest zamknięta, ale schody są otwarte. I teraz czas na pierwszy z dwóch grindów na rycerzach. Otóż potrzebuję rycerzy, żeby pożywić moje bronie, żeby ewoluowały. I potrzebuję dokładnie 16 rycerzy. Jest to proces dosyć powolny, bo moje bronie są słabe. I muszę też uważać, żeby nie zabić ich ostatnim strzałem. Amunicja jest sporym problemem, jak widzicie, bo cały czas kończy mi się energia. Muszę się przełączać między pukawkami. Czy w trakcie grindu mogę zająć chwilkę? Jak najbardziej. Psychotropy przekazał 5 zł, w tym 2 złote. Na pokazówkę VR Arena z Kotem Czołgiem w Silent Bomber N% oraz 3 złote na wybór wagonu, wybór wagon random, w Super Amazing Wagon Adventure, Super Adventure Gold Wagon z komentarzem "Get the load of this! Get a load of this! See if you can make through this Sonic? No way, I can't believe that! Full system, full power! It's no use give up! Hashtag PDK. Ach tak. Akurat niestety przegapiłam Run Sonica, ale pamiętam tą walkę. Get a load of this. It's no use! Take this! Sonic 06 to bardzo fajna gra. Nie dziwię się, Lupek, że się gra przypomina Link's Awakening na Game Boy Color. Jeśli chodzi o grafikę, Neo Geo Pocket Color jest bardzo podobny do Game Boy Color. W sumie jestem pewny, że gdybym powiedziała, że ta gra jest na Game Boy Color, to byście uwierzyli. Co się stanie, jak licznik dobije do 99? Szczerze to nie wiem, ale zgaduję, że to jest limit istot, które mogę mieć złapanych. Na razie mam 18, co jest dokładnie liczbą, której potrzebuję. To jest chwila, żeby mi się amunicja zagenerowała. Okej. Zrobiwszy już grind, teraz musimy pójść tutaj uratować tego gościa. Jak widzicie, jest otoczony przez bandę szkieletów.
Jakby mi się też szkiele udało złapać, that would be very nice. I w ramach wdzięczności da nam klucz, który pozwoli nam otworzyć zamknięte wrota. Ups, i niechcący pogadałem z nim dwa razy. Okej, klucz ten pozwoli nam otworzyć drzwi tutaj, za którymi jest przełącznik otwierający drugą kryptę oraz szkielety. Nie do końca mi wyszedł damage boost, ale nie muszę z nimi walczyć. I teraz najgorsza dla mnie część Jana. Memory game. Na szczęście pattern jest dosyć łatwy. Ale zdarza mi się tutaj polec, bo tego typu minigierki są moją słabością. I teraz otworzyliśmy drugie wyjście z cmentarza, więc możemy pójść naprzód. Do pierwszego miasta w grze. Ale nie możemy jeszcze wejść do miasta, ponieważ drzwi są zamknięte. Klucz jest trzymany przez demona, który jest na cmentarzu nocą. I teraz... Ups, zajmiemy się tym gościem, ale... Najpierw... Nakarmimy naszą broń i ewoluujemy ją na strzelbę. I czas odpocząć. I teraz czas na drugą farmę rycerzy, ponieważ potrzebuję dwóch strzelb. A to dlatego, że amunicja z tej kończy się szybko. Najpierw wezmę pierwszego Seeda, żeby mieć z czego zrobić. I teraz czas na drugi grind. Jest on łatwiejszy, ponieważ strzelba jest potężniejsza. Zamiast ładować cały magazynek pistoletu, wystarczy 3 strzały. Problemem jest teraz amunicja przechwytywacza, ponieważ działam tak szybko, że nie regeneruje się dość szybko. Tym razem potrzebuję dwóch rycerzy więcej, albowiem potrzebuję jeszcze jednego na później. Czyli kiedy wieśnik będzie 21, to znaczy, że mam dosyć. I choć nie będę tego pokazywać w ranie, ponieważ to wymaga niewyobrażalnych ilości grindu, na najwyższym poziomie ta strzelba powoduje też, że nasza postać się zmienia i otrzymuje mega pancerz i wygląda jak Robocop. Albo Doom Marine. Znaczy Doom Guy. Mnie dosyć podobni. Tak czy inaczej jest zakuty w futurystyczny pancerz od stóp do głów. I ostatni rycerzyk. Więc kiedyś jak renowałem tą grę, to teraz szłam zrobić drugą strzelbę i potem na bossa. Ale odkryłam, że ten boss ma tak mało HP, że nie ma to znaczenia. I ten boss to taka jawka. Skacze tutaj. I co próbuję zrobić, to tak się ustawić, żeby ten utknął prawie na tym kamieniu. Na tym krzyżu też może być. I nie żyje. Całkiem słaba walka, ponieważ nie utknął, ale jest w stanie utknąć. I teraz czas zrobić drugą broń. Give food. Ups. Shotgun. I nie zapomnimy zaekwipować. I akurat dodatkową zaletą tego, że robię tak od razu jedną strzelbą bossa, jest to, że teraz jest dzień. I to się dobrze składa, bo potrzebuję, żeby był dzień, bo wtedy są ludzie w knajpie. I żeby kontynuować, muszę pogadać z tym gościem, który mnie prosi o pomoc. Mówi, że w pobliskiej rezydencji dzieją się dziwne rzeczy nocą i potrzebuje pomocy.
Także teraz wracam do domu mistrza, ponieważ kiedy wejdę i wejdę tam, dzień się zmienia w noc i na odwrót. I wracamy, żeby się zmierzyć z duchami. I teraz mamy tutaj do czynienia z wilkołakami. Na szczęście nie są zbyt przeszkadzające. Jeśli z nim pogadamy, powie nam, że problem jest w tym pokoju. I jak się zaraz okaże, jest nawiedzony. Teraz w ramach wdzięczności otwiera nam przejście do ogrodu. I się teraz udamy. Mam trochę mało zdrowia, ale to nie jest problem, albowiem zaraz mogę się trochę uleczyć i ten boss nie jest zbyt problematyczny. Teraz spotykamy tą dziewczynę i mówi nam, że nasz szef jest bardzo złym gościem i nie powinniśmy mu ufać. I ucieka. I teraz drugi boss, wampir. Ma cztery ataki, które zawsze wykonuję w takiej samej kolejności. Najpierw salwa sześciu nietoperzy, później się dzieli na dwa i kręciołek. Po czym teraz seria takich nietoperzy na wprost lub trochę pod kątem, jeśli byśmy stali w odpowiednim miejscu. Po czym przyzywa zombiaki. Aj. Wow. Zawsze mi wychodziło, ale tym razem na maratonie musiało nie wyjść. Szczerze, co najgorsza walka z wampirem, jaką miałem od dłuższego czasu. I dostajemy za niego trzeciego seeda, który będzie nam potem potrzebny. I teraz potrzebuję, żeby to był dzień. Ona by nam dziewczyna by nam powiedziała, żeby się skonsultować z mądrą Rayson, która jest tutaj. I mówi nam Rayson, że zgubiła klucz do swojego domu w cyrku, więc pójdziemy go odzyskać. I powód, dla którego chcę, żeby był dzień, to jest taki, że klucz jest strzeżony przez wielką bestię. Jak tu widzicie. W nocy nie był jednak strzeżony przez wielką bestię, a dwie wielkie bestie. I co jak co, wolę walczyć z jedną wielką bestią, a nie dwiema. Okej. Okay. It's time to fall back. To jest główny powód. Ten tutaj konkretny policjant. On byłby jedynym przeciwnikiem, który by stanowił jakiekolwiek zagrożenie dla mnie. I mogłoby mi się noga podwinąć i bym nie zabił. Tak czy inaczej. Ona mówi to, co nam mówiła dziewczyna, że nasz szef jest bardzo zły. Planuje być złe rzeczy. I czy pomożemy jej walczyć z nim. O to, co nas spyta. I muszę uważać, żeby jej odpowiedzieć tak, bo w przeciwnym razie... Goddammit, na mnie nakrzyczy i teraz... Będę musiał z nią znowu gadać. Tak czy inaczej, teraz mamy wrócić do domu mistrza i z nim pogadać, a ona w międzyczasie otworzy drzwi do wieży. I teraz wracamy, żeby pójść do wieży, ale zanim to wrócę do jej domu... Albowiem jest tutaj teraz otwarte przejście i tu zdobędziemy rzecz potrzebną do zrobienia trzeciej broni. I teraz możemy wyjść drugim wyjściem z miasta, które prowadzi prosto do wieży. Ale zanim potrzebuję stworzyć tą trzecią broń. Thank you.
Jest to manekin, który może poszukać przeciwników, ale jest inny powód, dla którego go potrzebuje. Zobaczycie, jak będzie czas. Okej, wieża. Pierwszy pokój. Musimy rozwalać magów i to tworzy nam przejście dalej. Jednocześnie musimy uważać, żeby nie spaść. Bo sami wiecie, co się dzieje. Problemem tutaj jest to, że strzelba nie strzela na wprost, dopóki nie jest ulepszona drugi raz. Niemniej jednak nie mam czasu, żeby ją ulepszać znowu, ponieważ to wymaga strasznie sporo grindu. A to jest speedrun, nie grindrun. I teraz najgorszy pokój w tej wieży. Gliniarze cały czas się spawnują, jeśli ich zabijemy. Więc sporo debastuję i mam nadzieję, że nie będą zbyt przeszkadzać. No poprzeszkadzali, mam dosyć mało zdrowia, więc chyba pójdę do pokoju obok się uleczyć. Niestety muszę poczekać, aż te drzwi się otworzą. Okej. I tutaj w pomieszczeniu jest ukryty punkt leczniczy. I problem z tym, że poszedłem tutaj, w tym dużym pokoju, gdzie Raison do mnie dołączyła, są teraz ci przeciwnicy, ci obcy tarantule. Tak czy inaczej, manekin nie potrzebuje, żeby otworzyć te wrota. Z otworem na klucz w kształcie człowieka. I oto nasz mistrz i jego wielki demon. I teraz musimy go powstrzymać. On jednak nie ma zamiaru się poddawać i mówi, że teraz jest wielki Cassio. Tak mamy go tytułować. Tak czy inaczej, czas zwalić jego bestię. Strzela on pociskami z oczu, a ja z pociskami samonaprowadzającymi. I ponadto, jeśli co najmniej jedno z oczu jest żywe, nie możemy go zranić. Ale jeśli trzymam to drugie oko poza ekranem, gra myśli, że jest martwe, więc mogę strzelać dowoli, kiedy to jedno jest zniszczone. Jednocześnie staram się tak, że... że te pociski samonaprowadzające krążą wokół mnie. Normalnie ten boss, jak możecie się domyślić, jest dosyć trudny i w dodatku ma jeden atak, tego nie wykona, bo pociski są na ekranie. Mianowicie Mega Kamehameha Laser. Jest to w centrum. Możliwy jest tu cycle tego bossa, ale zazwyczaj mi on nie wychodzi, więc zobaczmy, ile hitów mi zabraknie, żeby go zabrakło mi do tu cyclowania. Więc S2, 4 hity zabrakło mi do tu cyclu. I tak nieźle. I główny zły pokonany, więc wygraliśmy. Prawda? Prawda? Jak się okazuje, nasza przyjaciółka Raison także doznała śmiertelnych ran. I prosi nas, żebyśmy zaopiekowali się dziewczyną. Ach. Jak się okazało, ma też kryształ, który jest naszą skrystalizowaną pamięcią. I teraz go nam oddaje. I teraz się zaraz dowiemy, gość przyjdzie, że za niedługo ma miejsce mieć ceremonia zmartwychwstania, więc musimy pozbierać części Raison, żeby ją szybciej przywrócić do życia, bo tylko ona może dokonać tej ceremonii.
Więcej części pojawia się w postaci białych, małych wiedźm w każdym miejscu w grze, oprócz domku. Ale zanim je zdobędę, muszę pójść do miasta za dnia, żeby pograć z ludźmi w knajpie. A to dlatego, że staruszek, który tam jest, dopiero teraz nam powie jedną ważną rzecz. A mianowicie o ukrytym bossie, z którym akurat nie musimy walczyć. Musimy tylko pójść do pokoju przed tym bossem, bo jest tam jedna z wiedźm. I szczerze nie lubię tego, że on dopiero teraz by nam o tym powiedział. Nie mógłbyś wcześniej, oszczędziłbyś mi sporo czasu. Tak czy inaczej, to wszystkie informacje, których potrzebuję, żeby zacząć zbierać wiedźmy. Więc pora zmienić porę na noc. I ławy są rozpoczęte. Na cmentarzu są dwie wiedźmy. Pierwsza jest tutaj w krypcie, Mek. A druga znajduje się w drugiej krypcie na piętrze. No nie na piętrze, raczej na wzgórzu. I myk. I teraz wrócę tym wyjściem, przez które wszedłem, ponieważ boss się odnowił. Jeśli pójdę teraz na górę, to będę musiała znowu z nim walczyć. Okej, rest Hamlet. Jeśli bym chciała walczyć z tym bossem, to jest tam na północ, ale nie mam zamiaru. Biorę tylko wiedźmę i idę dalej. Druga wiedźma w tym miejscu jest dosyć uciążliwa, ponieważ w tym miejscu jest mało miejsca do manewrowania, a jeśli podejdę za blisko, ona znika. Jak sami widzicie, strasznie mało miejsca do manewrowania tu. A ponadto jeśli nacisnę przycisk strzał koło tej małej dziewczynki, to z nią pogadam. I rzecz jasna nie chcę gadać. I w mieście jest także trzecia wiedźma, znajdująca się tu w piwnicy. Jeśli jesteście ciekawi, jeśli strzelę do wiedźmy z broni śmiertelnej, zniknie ona tak jak gdy podeszła za blisko. I znowu wracam, którędy przyszłam, ponieważ w przeciwnym razie bym musiała znowu walczyć z wampirem. Okej, Shatten Town. Tutaj znowu są trzy wiedźmy. Pierwsza jest tutaj. I tu też architektura trochę przeszkadza, ale na szczęście podeszła prosto na linię strzału. Druga się znajduje w toalecie cyrkowej. I może uda mi się super trickshot to zrobić? No, nie do końca wyszedł, ale nie musiałam oczyszczać pomieszczenia. I ostatnio znajduję się w tym domku. Okej. To została do przejrzenia jeszcze wieża, gdzie znajduje się tylko jedna wiedźma. Ale jest dobrze ukryta. Ale to ciekawostka. Jeśli bym teraz znowu weszła na szczyt wieży, pojawiłaby się tam grupa przeciwników, po których pokonaniu dostalibyśmy kolejnego Seeda. Ale nie potrzebuję kolejnej broni, więc nie ma sensu ich niszczyć. Okej. Znowu pokój z policjantem. Ten pokój jest trochę problematyczny, ponieważ mam dosyć mało zdrowia, ale jakoś półtykali na ścianach, więc jest git malina.
Czy mogę zająć chwilkę? Jasne. Chciałbym przypomnieć, że wszystkie wpłaty dokonywane w trakcie GSPS-u lecą bezpośrednio do Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową, która razem z kliniką Przylądek Nadziei, która znajduje się we Wrocławiu, leczy dzieci z chorobą nowotworową. Dlatego zapraszamy do donacji. Dobrze. Pogadałem teraz z dziewczyną. Jak się okazało, przywrócenie Reizon do życia zajmie trochę, więc my musimy dokonać rytuału. I w tym celu potrzebujemy broni z ogniem. Jako że póki co ten Jan szedł mocno ryzykownie, bo prawie zginęłam kilka razy, to zapiszę. I żeby dokończyć rytuału, muszę zapalić wszystkie pochodnie w tym miejscu. Pokój pierwszy zostałem na sam koniec, bo będziemy tam wracać. To miasto ma kształt pętli, także... Okej. I ma też bossa. A bossem jest Vampir Bis. Tylko tym razem jest on niebieski. Właściwie biały i posiada nowe ataki. Najpierw strzela wachlarzami nietoperzy, potem się teleportuje. Czy mi się zdaje, czy on się teleportował out of bounds? Tego nigdy nie widziałem. I drugi jego atak rozdziela się i zaczyna krążyć. Okej. Jeśli chcecie wiedzieć, jak słabo mi idzie, normalnie on ginął w trakcie połowy jego ataku krążenia. Tak czy inaczej, tu jest drugi przypadek, kiedy używam właśnie Wabika, ponieważ jest on świetny przeciwko tym przeciwnikom. Oni po prostu nie wiedzą, co robić. I łatwo ich wtedy pokonać. Okej, okay, to pomieszczenie jest normalnie trochę uporczywe z uwagi na te wróżki, ale jakoś szybko udało się z nimi zmierzyć. Come on. I teraz wracamy do wejścia. I muszę tylko zapalić te pochodnie. Ale cały czas mnie atakują. Okej. I rytuał dobiegł w zakończeniu. I teraz ta dziewczyna, ta w żółtym, zostanie wskrzeszona i przywrócona do świata żywych. I przygotujcie się z czasem, bo tuż po tej scence będzie koniec. I... czas. Run poszedł całkiem słabo moim zdaniem, ale i tak nieźle. Kciniasza gra bardzo fajna i ponadto ma jeden loch, który jest dostępny tylko po ukończeniu tej gry. Niemniej jednak nie zamierzam go pokazywać, ponieważ ma aż 50 pięter i 5 bossów. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia, myślę, na kolejnym GSPS-ie.